Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałabym podziękować Martynie, Ani, Michałowi i Zuzannie za to, że wspierają mnie na Patronite. Nawet nie wyobrażacie sobie, ile to dla mnie znaczy, że moja praca nad podcastem podoba Wam się na tyle, że zdecydowaliście się wesprzeć ją finansowo. Dziękuję. Dziś przenosimy się do miasteczka Chorby w województwie Skania, około 550 km na południowy zachód od Sztokholmu i zaledwie 50 km od Malmö. Jest poniedziałek, 20 marca 1989 roku. Wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne. Około godziny 19:00 10-letnia Helen Nilsson wychodzi z domu, by spotkać się z przyjaciółmi. Przed kolacją mama obiecała jej, że będzie mogła wyjść do przyjaciółek jeszcze na godzinę. Dzieci mają wolne od szkoły przez tydzień ze względu na święta. Jest to tak zwany posklow. Zawsze tydzień przed lub w trakcie świąt wielkanocnych szkoły są zamknięte, a dzieci mają wolne. Helen obiecuje, że będzie w domu o godzinie 20:00. Chwilę później do drzwi pukają koleżanki Helen. Zaskoczona Maivy, mama dziewczynki, tłumaczy, że Helen wyszła, by się z nimi spotkać. Musiały się minąć po drodze do sklepu, przy którym się umówiły. Dzieci pobiegły w kierunku sklepu spożywczego. Zaraz po godzinie 20:00 w domu rodziny Nilsson wzbudziła się dyskusja. Helen była zawsze punktualna. Zawsze wracała na czas. Wygląda na to, że zapomniała o ustalonej godzinie. Około godziny 20:20 mama Maivy i starsza siostra Helen wsiadły na rowery, by pojechać po dziewczynkę. Nigdy nie zdarzyło się, by Helen się spóźniała, jednak założono, że dzieci zapomniały o czasie podczas zabawy. Po dotarciu pod sklep spożywczy, gdzie Helen udała się, by spotkać się z przyjaciółkami, Maivy wraz ze starszą córką zauważyły, że nie ma tam ani Helen, ani dziewczynek. Po krótkim rozeznaniu i przepytaniu kilku przechodniów o Helen zaczęły poszukiwania. Mama Helen, Maivy, skontaktowała się z rodzicami dziewczynek, z którymi miała zobaczyć się jej córka. Dziewczynki powiedziały, że Helen nie pojawiła się pod sklepem, dlatego one poszły do domu jednej z nich. Nie spotkały Helen po godzinie 19:00. Po powrocie do domu Maivy informuje swojego męża o sytuacji. Mężczyzna od razu rozpoczyna poszukiwania. Nie przynoszą one jednak efektu. Po wielu telefonach do wszystkich znajomych z klasy Helen, ale i również z podwórka, rodzina decyduje się zawiadomić policję. O godzinie 22:10 zostaje odebrane zgłoszenie o zaginięciu 10-letniej Helen Nilsson z Chorby. Na miejsce natychmiast zostają wysłani policjanci. Niespełna kwadrans później pierwszy patrol dociera na miejsce. Jeszcze tego wieczoru przeszukano okolice sklepu, przy którym dziewczynka miała spotkać się z przyjaciółkami. Sprawdzono pobliskie budynki i piwnice. Do poszukiwań dołączają kolejne patrole policji, straż pożarna oraz ochotnicy, którzy chcą pomóc. W ciągu godziny od zgłoszenia zaginięcia ponad 30 osób prywatnych zaoferowało swoją pomoc. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc. Wiadomość o zaginięciu 10-letniej Helen pojawia się w radiowych wiadomościach, po których jeszcze więcej osób decyduje się pomóc ją odnaleźć. Pobliski klub orientacyjny oferuje swoją pomoc. Rankiem 21 marca 1989 roku do policjantów z Chorby dołączają policjanci z Jeslow. Rozpoczynają się poszukiwania na jeszcze większą skalę. Sprawdzono każdy kanał, przeczesano okolice rzeki, która przepływa przez Chorby. W marcu 1989 roku
Poziom rzeki był niewielki, co ułatwiło jej sprawdzenie. Psy tropiące są również na miejscu, podobnie jak ochotnicy, którzy cały czas przybywają, by pomóc. W centrum Chorby znajdują się radiowozy i mnóstwo ludzi, którzy starają się pomóc odnaleźć 10-letnią Helen Nilsson. Na pierwszych stronach gazet znajduje się zdjęcie dziewczynki i opis. Około 135 cm wzrostu, włosy długie, koloru ciemny blond. W momencie zaginięcia miała na sobie różową kurtkę z zielonymi wstawkami, niebieskie dżinsy oraz białą opaskę. Akcja poszukiwawcza nie przynosi efektów. Nie udaje się odnaleźć żadnego śladu po 10-letniej Helen Nilsson. Trzeci dzień poszukiwań. W Chorby nadal trwają intensywne poszukiwania, w których bierze udział szokująca liczba ochotników. W międzyczasie grupa policjantów sprawdza każde doniesienie, jakie do tej pory wpłynęło na policję. Przesłuchiwani są również sąsiedzi i osoby, które tego dnia widziane były w okolicy sklepu. Policjanci ustalili, że w dniu zaginięcia Helen wraz ze swoimi przyjaciółkami Lindą i Sabiną były w domu Sabiny, gdzie wspólnie bawiły się w fotomodelki. O godzinie 18:00 Sabina miała zaplanowaną lekcję pianina, dlatego dziewczynki rozstały się i Helen wróciła do domu. Ustaliły jednak, że o 19:00 spotkają się jeszcze raz na godzinę. Po powrocie do domu Helen wyprosiła mamę, by mogła wyjść po kolacji jeszcze na godzinę, by spotkać się z Sabiną i Lindą. Jak wspomniała mama Helen Maivy w jednym z dokumentów radiowych, dziewczynka nie wychodziła z domu tak późno. Jednak ze względu na wolne od szkoły, Maivy zrobiła wyjątek. Tuż przed godziną 19:00 mama Sabiny wysłała ją i Lindę do sklepu. Gdy wróciły pod sklep, by spotkać się z Helen, nie było jej w umówionym miejscu. Dziewczynki pobiegły do domu Helen. Były bowiem przekonane, że mama nie pozwoliła jej wyjść z domu. Gdy Maivy powiedziała Sabinie i Lindzie, że Helen wyszła im na spotkanie, dziewczynki pobiegły z powrotem w stronę sklepu. W gazecie Expressen można przeczytać, że dziewczynki po kilku minutach czekania przeszły drogą między sklepem a domem Helen kilka razy, jednak nigdzie nie było po niej śladu. Wróciły zatem do domu. Udało się dotrzeć do osób, które widziały Helen tego wieczoru. Dwie koleżanki jej starszej siostry spotkały ją po drodze. Dziewczynka powiedziała, że idzie spotkać się z przyjaciółkami. Chwilę później Helen ponownie spotkała koleżanki swojej siostry. Tym razem powiedziała im, że nie może znaleźć przyjaciółek. Dziewczyny wspomniały, że przed momentem widziały dwie dziewczyny pod sklepem. Helen udała się więc w stronę sklepu spożywczego. Koleżanki starszej siostry Helen okazały się ostatnimi, które tego wieczoru widziały dziewczynkę. Wśród informacji, które dotarły na policję, znajdowały się również spostrzeżenia świadków, którzy słyszeli krzyk dziewczynki. Jedna z osób widziała, jak dziewczynka została usadzona w aucie przez mężczyznę. Założyła jednak, że był to rodzic dziecka, co sprawiło, że nie starała się zapamiętać szczegółów. Nie było jednak pewności, że spostrzeżenie to dotyczyło Helen. Kolejna wskazówka, która dotarła do policjantów, dotyczyła dziewczynki podobnej do Helen, za którą spacerował mężczyzna w wieku około 30-40 lat wraz ze swoim psem. 22 marca 1989 roku policjanci wezwali na przesłuchanie 7 mężczyzn, którzy widnieli w policyjnych kartotekach i którzy w czasie zaginięcia dziewczynki przebywali w Chorby. Założono, że 10-letnia Helen została uprowadzona. Poszukiwania bowiem nie przyniosły żadnych rezultatów. Mężczyźni, których wezwano na przesłuchanie, po kilku godzinach zostali zwolnieni. Przeszukano również mieszkanie jednego z nich, którego alibi nie było zbyt mocne. Nie znaleziono jednak absolutnie żadnych przesłanek,
że któryś z mężczyzn miał coś wspólnego z zaginięciem dziewczynki. Jest 26 marca 1989 roku, Wielkanoc. Od zaginięcia 10-letniej Helen Nilsson minęło już 6 dni. W okolicach Tull Arp, około 30 km na północny wschód od Chorby, pewna kobieta zbierała kwiaty wraz ze swoją córką w pobliskim lasku. Co roku pojawiały się tam zawilce i co roku tradycyjnie kobieta wraz z córką je zbierała. Po dotarciu do lasku, zaledwie kilkaset metrów od ich domu i około 30 metrów od głównej drogi, kobieta zauważyła duży pakunek zawinięty w kilka czarnych worków na śmieci, owiniętych brązową taśmą. Jako że wyglądało to bardzo podejrzanie, kobieta poprosiła córkę, by ta udała się do domu po ojca. Gdy mężczyzna przybył na miejsce, ruszył delikatnie workiem i ujrzał ludzką nogę. Den 10-åriga flicka i Hörby som varit försvunnen sedan i måndags har påträffats mördad i ett skogsparti. Flickan påträffades av några skogsvandrare vid 13-tiden idag. Kroppen låg i en svart plastpåse. Enligt polisen har flickan utsatts för grovt våld. 10-letnia dziewczynka z Chorby, która była zaginiona od poniedziałku, została odnaleziona martwa w lesie. Dziewczynkę odnaleziono około godziny 13. Ciało leżało w czarnym worku na śmieci. Według policji dziewczynka została narażona na bestialską przemoc. Jako pierwszy na miejsce przybył posterunkowy Orvar Johansson. Po kilku minutach przybyli również technik kryminalny Åke Bauer i lekarz medycyny sądowej. Po rozcięciu worków okazało się, że jest to ciało poszukiwanej od 6 dni 10-letniej Helen Nilsson z Chorby. Starsza siostra Helen nadal uczestniczy w poszukiwaniach, gdy nagle dostrzega kilka samochodów policyjnych zmierzających w kierunku jej domu. Dziewczyna natychmiast biegnie za nimi. Gdy dotarła do drzwi, otworzył je jeden z policjantów. Wyraz na jego twarzy nie pozostawiał wątpliwości. Śledczy wyjaśnili rodzinie okoliczności odnalezienia zwłok. Poinformowali ich również o tym, że Helen była naga, a ślady na jej głowie wskazywały, że została zamordowana. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Alf Andersson z Eslöv. Jak sam wspomina w dokumencie telewizji trzeciej, nie miał doświadczenia w sprawach morderstw. Tak okrutne morderstwa należały do rzadkości. Miejsce odnalezienia zwłok zostało zabezpieczone. Cała okolica została dokładnie przeszukana. Osoby mieszkające w pobliżu zostały przesłuchane. Każde spostrzeżenie zostało zanotowane. Sekcja zwłok wykazała, że Helen nie zmarła tego samego dnia, którego została uprowadzona. Dziewczynka była przetrzymywana przez kilka dni. Ile dokładnie, nie było możliwe do ustalenia. Jej żołądek był pusty, co oznaczało, że w ostatnich dniach swojego życia dziewczynka nie przyjęła żadnego pokarmu. Świadczy o tym również podwyższona zawartość acetonu we krwi. Dziewczynka została wykorzystana seksualnie, uderzona najprawdopodobniej rurą 19 razy z dużą siłą w głowę, a przyczyną jej śmierci było udoszenie cienkim sznurkiem. Ciało było nagie i niemal dokładnie opłukane wodą. Mimo tego udało się odnaleźć spermę. Uzyskanie profilu DNA nie powiodło się. Ilość nasienia była niewystarczająca do uzyskania pełnego profilu. Technika, jaką wtedy dysponowano, nie pozwoliła na dokładniejszą analizę śladów biologicznych. Ubrań dziewczynki nie udało się odnaleźć. Na ciele ofiary oraz na czarnych workach i na taśmie użytej do ich owinięcia odnaleziono sierść, którą wysłano do analizy. Po jej przebadaniu okazało się, że jest to sierść pochodząca od psa oraz od kota. Worki na śmieci wysłano również do analizy. Próbowano odnaleźć producenta. W ten sposób być może udałoby się dotrzeć do miejsc, w których były sprzedawane. To jednak nie powiodło się.
Taka sama analiza przeprowadzona została na taśmie, której użył sprawca. Przez następne miesiące prowadzono intensywne przesłuchania. Zatrzymano kilku mężczyzn, którym przedstawiono zarzut uprowadzenia, gwałtu i morderstwa na Helen. Niestety żaden z nich nie okazał się sprawcą. Teczki z aktami rosły, a śledztwo stąpało w miejscu. Śledczy Alf Anderson decyduje się na kontakt z prasą. Udostępnia informację zarówno o przetrzymywaniu dziewczynki przez sprawcę, jak i o gwałcie. Zwraca się również z prośbą do społeczeństwa o kontakt i pomoc w odnalezieniu mordercy Helen. Odpowiedź, jaką uzyskał, była ogromna. Ilość wiadomości, jakie docierały na komisariat, przerosła oczekiwania śledczych. Analiza każdej wskazówki zajęła kilka miesięcy. W czasie, gdy sprawdzane są informacje od społeczeństwa, dochodzi do kolejnego morderstwa. Jest 4 sierpnia 1989 roku. Około godziny 6:50 w okolicach Hässleholm odnaleziono ciało młodej kobiety. Zwłoki zostały porzucone na parkingu leśnym przy drodze krajowej numer 24. Miejsce to zostało zabezpieczone i przeszukane. Nieopodal policjanci odnaleźli czarny worek na śmieci, w którym znajdowała się krew. Po późniejszej analizie potwierdzono, że była to krew ofiary. Technicy zostali wezwani na miejsce. Jednym z nich był Okebauer, który pracował również przy sprawie 10-letniej Helen. Bardzo szybko zauważono więc podobieństwa obu morderstw. Obie ofiary były nagie i narażone zostały na bestialską przemoc w okolicach głowy. Przyczyna śmierci w obu przypadkach była taka sama – uduszenie. Na obu ciałach znaleziono sierść. Identyfikacja zwłok nie zajęła dużo czasu. Jej odciski palców znajdowały się w policyjnym rejestrze. Ofiarą była 26-letnia Janika Ekblad z Malmo. Janika była uzależniona od heroiny, na którą pieniądze zarabiała pracując jako prostytutka. Miejsca odnalezienia ciał są oddalone od siebie o około 40 km i podlegają dwóm dystryktom policyjnym. Morderstwo Helen Nilsson z Hörby prowadzą policjanci z Eslöv. Morderstwo Janiki zostaje powierzone śledczym z Hässleholm. Nikt nie decyduje się połączyć tych spraw, chociażby dlatego, że ofiary są w różnym wieku oraz z różnych miejscowości. Pomimo podobieństw, śledztwa te prowadzone są osobno. Sekcja zwłok 26-letniej Janiki wykazała, że kobieta została wykorzystana seksualnie. Znaleziono również ślady spermy, które wysłano do analizy. Materiał biologiczny okazał się jednak zbyt słaby i niestety nie udało się uzyskać profilu DNA. Śledczy z Hässleholm dotarli do przyjaciółki Janiki, która zeznała, że wieczorem 3 sierpnia Janika poprosiła ją, by pojechała z nią do klienta poza Malmo. Ta jednak odmówiła. Nie potrafiła powiedzieć nic więcej o mężczyźnie, z którym odjechała Janika. Śledczy prowadzą analizę życia Janiki. Jej przyjaciółka oraz matka przyznają, że miała ona problemy z narkotykami w przeszłości. Od kilku miesięcy Janika nie brała heroiny. Uczestniczyła w programie odwykowym, w którym za pomocą metadonu leczono osoby uzależnione od opiatów. Janika poznała również mężczyznę, z którym się związała. Kobieta była na dobrej drodze, by zmienić swoje życie, a powodem, dla którego zdecydowała się na spotkanie z klientem, był dług, który planowała spłacić w krótkim czasie. Śledztwo w sprawie Janiki również nie zdaje się posuwać naprzód. 26 sierpnia 1989 roku na policję w Eslöv przychodzi anonimowy list. Wszystkie litery są wycięte z gazet. W liście tym jest napisane: morderstwo Helen i Janike. Dlaczego? Ta pieprzona samotność i mobbing w pracy ze strony kobiet.
Zarówno list, jak i koperta zostały wysłane do analizy. Ktoś, kto go wysłał, był bardzo ostrożny. Nie znaleziono na nim bowiem żadnych śladów. 7 miesięcy od morderstwa na 10-letniej Helen Nilsson nad sprawą nadal pracuje 16 policjantów. Rodzina ofiary sprzedała dom i wyprowadziła się. Maivy zakończyła pracę w sklepie. Jak wspomina w jednej z gazet, zbyt ciężko było jej mieć kontakt z ludźmi, którzy wiedzieli o tragedii. W 1990 roku śledczy zdecydowali się na kolejny krok, który założono pomoże w śledztwie. W programie telewizyjnym After List, który jest bardzo podobny do naszego programu 997, policjanci opowiadają o szczegółach prowadzonego śledztwa w sprawie Helen i proszą o pomoc społeczeństwo. Po raz kolejny odpowiedź była ogromna i mnóstwo wskazówek wpłynęło na policję. 6 kwietnia 1991 roku śledczy Alf Anderson, pracujący nad sprawą Helen, odbiera telefon od mężczyzny, który przyznaje się do zabójstwa zarówno Helen, jak i Janyki. Sprawca zadzwonił do śledczego po tym, jak usłyszał wywiad z nim przeprowadzony wcześniej tego samego dnia w szwedzkim radiu. W rozmowie nawiązuje on również do listu, który policja otrzymała 2 lata wcześniej. Sprawca informuje śledczego, że nigdy wcześniej nie rozmawiali ze sobą. Mówi również, że żadna z osób podejrzanych o te morderstwa tego nie dokonała. W dalszej rozmowie przyznaje, że jest bardzo samotnym człowiekiem. Alf Anderson wsłuchiwał się uważnie w dźwięki w tle. Założył, że mężczyzna dzwoni z większej stacji kolejowej i wysłał kilka patroli na dworzec centralny w Malmo. Tego wieczoru Alf Anderson odebrał 5 telefonów od sprawcy. W jednej z kolejnych rozmów mężczyzna komentuje, że na dworcu nagle pojawiło się mnóstwo policjantów. Sprawca wyjaśnił, że Helen była przypadkową ofiarą. Śmierć Janyki również nie była planowana. Miał spędzić z nią całą noc i zapłacić 2000 koron. Janyka mówiła dużo o narkotykach, co rozwścieczyło sprawcę. Jak wspomniał, nienawidzi narkomanów. Dodał, że nie ma sensu szukać sprawcy tych 2 zabójstw, bo nigdy policjanci nie dotrą do niego. Jest rok 1995. Od morderstw w Skanii minęło już 6 lat. Śledztwo w sprawie Helen prowadzone jest nadal, jednak pracuje nad nim już tylko 2 śledczych. Postanowiono przenieść akta z Eslöv do Malmo. Na początku 2000 roku komisarz Per-Åke Åkesson z policji w Malmo postanowił przyjrzeć się sprawie na nowo. Jego ciekawość wzbudził dziennikarz Lasse Wikström, który skontaktował się z nim, by porozmawiać o sprawie. Od 5 lat akta sprawy leżały w policyjnym archiwum. Doświadczenie Åkessona w tego typu sprawach było ogromne. Jako szef oddziału kryminalnego w Kristianstad, gdzie przez kilka lat pracował przed przeniesieniem do Malmo, rozwiązał 2 morderstwa. Gdy teraz na jego biurku nie było żadnej sprawy, postanowił przejrzeć akta ze śledztwa, w którym ofiarą była 10-letnia Helen Nilsson z Horby. Przez 15 miesięcy wczytywał się w ogromną stertę teczek, które zawierały materiały zebrane przez ostatnie 11 lat. Przejrzał 1000 przesłuchań, które zostały załączone do akt. Odnalazł również notatkę o śladach spermy. Wynikało z niej, że ślady biologiczne zostały zużyte podczas nieudanej próby wydobycia z niej profilu DNA. To jednak nie powstrzymało Åkessona od dalszej pracy nad śledztwem. W aktach sprawy znajdowało się wiele informacji, które Åkesson starał się sprawdzić na nowo. Między innymi odnalazł informację od mężczyzny, który 2 dni po odnalezieniu zwłok Helen skontaktował się z policją. Mężczyzna mieszkający w tej samej dzielnicy co Helen opowiedział, że pewien młody chłopak 2 razy próbował zgwałcić jego córkę.
później na policję dotarła informacja od kolejnej dziewczynki, która również padła ofiarą molestowania ze strony młodego chłopaka. Per Åke Åkesson odnalazł również przesłuchania, które policjanci w 1989 roku prowadzili zarówno z młodym chłopakiem, jak i z jego kuzynem. Odnalazł w nich mnóstwo sprzeczności, które z pewnością należałoby wyjaśnić. Kuzyni opowiedzieli dwie różne wersje o tym, co robili w dniu, w którym zaginęła Helen. Per Åke Åkesson wznawia śledztwo. Wraz ze swoją grupą śledczych, w której m.in. znajduje się Monika Ulhiet, postanawiają przyjrzeć się kuzynom. Okazuje się, że jeden z nich 4 lata po śmierci Helen Nilsson został skazany za wykorzystywanie seksualne 2 dziewczynek. Śledczy odnaleźli również przesłuchania ze świadkami, którzy zeznali, że w dniu zaginięcia Helen około godziny 19 widzieli kuzynów przy sklepie w Chorby, gdzie dziewczynka miała spotkać się z przyjaciółkami. W 2002 roku kuzyni zostają aresztowani i oskarżeni o morderstwo Helen. Po raz pierwszy następuje ogromny przełom w śledztwie. Media na bieżąco informują o sprawie. Przesłuchania z kuzynami trwają kilka tygodni, podczas których mężczyźni pozostają w areszcie. 20 listopada 2002 roku Alf Andersson, który jako pierwszy prowadził śledztwo w sprawie Helen, ponownie otrzymuje telefon od mężczyzny, który twierdzi, że jest sprawcą. Na potwierdzenie tego wspomina o kontakcie telefonicznym sprzed 10 lat. Mężczyzna zapewnia śledczego, że aresztowani kuzyni nie mieli z tą zbrodnią nic wspólnego. Podaje również nazwisko sprawcy, któremu rzekomo pomagał dokonać tych zbrodni. To Tony Falk stoi za morderstwami. Sprawdzono ten trop, okazało się jednak, że mężczyzna nie miał nic wspólnego ze zbrodniami. Kuzyni nadal przebywają w areszcie. Prowadzone są analizy włosów odnalezionych na ciele dziewczynki, by porównać je z włosami pobranymi od kuzynów. W międzyczasie Monika Ulhiet, która jest w grupie śledczej prowadzonej przez Pera Åke Åkessona, otrzymuje wskazówkę. Na kolacji ze znajomymi swojego nowego partnera, jedna z kobiet imieniem Lena, która dowiedziawszy się, że Monika jest policjantką pracującą nad sprawą Helen, postanowiła z nią porozmawiać. Lena wspomniała, że wiele lat temu pracowała w zakładzie w miejscowości Hör, oddalonej o 15 km od Chorby. Pracował tam również mężczyzna imieniem Ulf Olsson, który w jej oczach był sprawcą zabójstwa małej Helen. Lena opowiedziała o rozmowach, jakie Ulf prowadził z mężczyznami w pracy. Chwalił się, że spał z małoletnimi dziewczynkami i chłopcami podczas rejsu na morzu. Opowiadał o tym, jak zabił swojego psa. W pracy nazywano go Uffe Perwersz. Perwersyjny Uffe. W zakładzie znajdowały się również duże czarne worki na śmieci, o czym Lena wspomniała Monice. Wskazówka od Leny została zapisana. Jednak nadal cała uwaga poświęcona była kuzynom, którzy z całą stanowczością zaprzeczają zarzutom. Po analizie włosów okazało się, że z całą pewnością nie pochodzą one od kuzynów. Prokurator ze względu na brak jakichkolwiek dowodów przeciwko mężczyznom zwolnił ich z aresztu. Pozostają jednak w śledztwie jako podejrzani. Po wypuszczeniu kuzynów z aresztu śledczy ponownie zatopili się w stertach akt. Okazało się, że niewielka próbka spermy znalezionej na ciele Helen Nilsson została wysłana do laboratorium w Uppsala, gdzie została zamrożona i nadal tam jest. Jako że była bardzo niewielka, specjaliści w Szwecji obawiali się, że ich technika nie pozwoli na wydobycie z niej DNA. W 2003 roku wysłano próbkę do laboratorium w Wielkiej Brytanii, gdzie dzięki nowej metodzie naukowcy potrafili wydobyć DNA z niewielkiej ilości nasienia. Istniało jednak ryzyko, że analiza może się nie powieść. W czasie oczekiwania na wyniki z laboratorium w Wielkiej Brytanii
śledczy sprawdzali kolejne możliwe tropy. Monika Ulhiet postanowiła przyjrzeć się mężczyźnie, o którym wspomniała Lena. 22 sierpnia 2003 roku śledczy otrzymali wyniki analizy DNA. Naukowcom z Wielkiej Brytanii udało się uzyskać pełny profil sprawcy zabójstwa 10-letniej Helen z Horby. Radość śledczych była ogromna. W kronice kryminalnej Per Åke Åkesson wspomina, że mimo iż nie znali nazwiska sprawcy, nie był on już anonimowy. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy DNA należy do któregoś z podejrzanych kuzynów. Wynik okazał się negatywny. Żaden z nich nie był sprawcą morderstwa Helen. Kuzyni zostali całkowicie oczyszczeni z zarzutów. Per Åke Åkesson sporządził listę 12 osób, które w trakcie 14-letniego śledztwa były podejrzane o morderstwo Helen. Próbki czterech z nich były nadal przechowywane, dlatego porównanie ich DNA nie było problemem. Wszyscy czterej okazali się być niewinni. 8 osób nadal pozostawało na liście. Z miesiąca na miesiąc lista powiększała się o kolejnych mężczyzn. Monika Ulhiet dodała do listy mężczyznę, o którym wspomniała Lena. Ulf Olsson w czasie morderstw posiadał domek letniskowy niedaleko Hor. Miał również psa i był samotnikiem. Przeczucie nie pozwalało Monice na zignorowanie faktu, że mężczyzna pasował do profilu sprawcy. Lista podejrzanych miała 29 pozycji. Ulf został do niej dodany jako ostatni. Uzyskanie DNA od osób, które znajdują się na liście sporządzonej przez śledczych, musi odbyć się za ich zgodą. Jeśli któryś z mężczyzn odmówi oddania próbki DNA, podejrzenia wobec niego zapewne wzrosną, jednak śledczy nie mogą nikogo zmusić bez wystarczających dowodów potwierdzających podejrzenia w stosunku do danej osoby. Wielu z mężczyzn, z którymi teraz kontaktuje się policja, chętnie oddaje próbki do analizy, wiedząc, że nie mają nic wspólnego z przestępstwami i chcą, by śledczy raz na zawsze wykreślili ich z listy podejrzanych. Wśród badanych były również osoby, które trzeba było przekonać, jednak policjanci nie napotkali się z większymi oporami przed oddaniem próbek. Parę tygodni od rozpoczęcia poboru stopniowo przychodzą odpowiedzi. Pierwsze 24 nazwiska zostały wykreślone z listy. Jest 9 czerwca 2004 roku. Monika Ulhiet spotyka się z mężczyzną, którego imię na listę trafiło po wskazówce od jej znajomej Leny. Ulf Olsson bez problemu oddaje próbkę swojego DNA. W oczekiwaniu na ostatnie wyniki porównań DNA, śledczy powoli zaczęli pakować akta sprawy. Wygląda na to, że i tym razem nie udało się rozwiązać zagadki zabójstwa małej Helen Nilsson. 23 czerwca 2004 roku Ann Youngblood z laboratorium kryminalnego kontaktuje się ze śledczymi. Profil DNA sprawcy jest zgodny z profilem, który oddał jeden z podejrzanych. Prawdopodobieństwo oszacowano na 1 do 43 milionów. 52-letni Ulf Olsson jest tym, którego policja szukała od 15 lat. Jeszcze tego samego wieczoru Ulf Olsson zostaje aresztowany. Pierwsze przesłuchanie prowadzi Monika Ulhiet. Mężczyzna twierdzi, że jest absolutnie niewinny. Cały czas powtarza, że tęskni za swoim psem. Śledczy informują rodzinę Helen Nilsson o wynikach DNA. Kolejne przesłuchania z aresztowanym mężczyzną nie wnoszą nic do sprawy. Ulf Olsson upiera się, że nie miał nic wspólnego z morderstwem Helen. W międzyczasie śledczy sprawdzają przeszłość aresztowanego. Ulf Olsson wraz z czwórką rodzeństwa wychowywał się w Horby. Jako dziecko był bardzo wrażliwy, co sprawiło, że był łatwą ofiarą mobbingu w szkole.
Jego ojciec był alkoholikiem, a jedną z metod wychowania dzieci w domu rodzinnym Ulsona było bicie. Cała piątka była karana przez rodziców. Ulf spał czasami w pobliskim lesie, by mieć chwilę spokoju. Po ukończeniu szkoły Ulf Ulson odbywa zasadniczą służbę wojskową, po której podejmuje pracę jako marynarz. Pływał na wodach pomiędzy Brazylią a Japonią. O tej podróży opowiadał swoim współpracownikom, chwaląc się, że wtedy uprawiał seks z małoletnimi. Jego późniejsze relacje z kobietami nie były udane. W wieku 26 lat Ulf zaręczył się po raz pierwszy. Po kilku miesiącach wspólnego życia kobieta zostawiła go. W policyjnym przesłuchaniu wspomina, że Ulf miał problemy zarówno z alkoholem, jak i z przemocą. Raz była zmuszona uciec z domu przez balkon, gdy ten wpadł w szał. Kilka lat później Ulf żeni się z 18-letnią kobietą z Polski. I ona w przesłuchaniach wspomina, że wiele razy uciekała z domu, by uniknąć przemocy ze strony męża. Raz, gdy wróciła po kilku godzinach, znalazła swojego kota w wannie w ogromnej kałuży krwi. Ulf zadźgał go, by ją ukarać. Również ona zostawiła go po krótkim czasie. Kolejną żonę poznał poprzez ogłoszenie. Historia powtórzyła się. Kobieta opisała wspólne życie z Ulfem jako pobyt w więzieniu. Jesienią 1989 roku Ulf poznaje kolejną kobietę, która bardzo szybko zachodzi w ciążę. Postanawiają przeprowadzić się z Hor i w czasie przeprowadzki Ulf skręca kark swojemu psu. Po krótkim czasie kobieta zostawia go i wraz z synem wraca w rodzinne strony. Ulf znęcał się nad nią psychicznie. Przez byłych współpracowników Ulf opisywany był jako samotnik z wyraźnymi problemami socjalnymi. W kartotece lekarskiej aresztowanego śledczy odnaleźli wzmiankę z dnia 5 sierpnia 1989 roku. Dzień po odnalezieniu zwłok Janiki Ekblad, Ulf przyszedł do przychodni ze złamaną ręką. Śledczy decydują się przeszukać domek letniskowy, który w 1989 roku należał do Ulsona. Domek letniskowy został przez niego sprzedany 15 lat temu i od tego czasu był kilkakrotnie remontowany. Mimo tego psy policyjne zaznaczają kilka miejsc, w których leżały ludzkie zwłoki. Pod progiem technicy zabezpieczają ślady krwi. Po analizie krew okazuje się należeć do zamordowanej Janiki Ekblad. Śledczy odnaleźli również kartę SIM, której Ulson użył w anonimowych kontaktach ze śledczym Andersonem, gdzie przyznał się do obu morderstw. 6 kwietnia 2005 roku zapadł wyrok. Ulf Ulson został skazany za dwa morderstwa Helen Nilsson oraz Janiki Ekblad na dożywotnie pozbawienie wolności. Ulf odwołał się od wyroku i w lipcu tego samego roku sąd apelacyjny ogłosił swój wyrok. Ulson zostaje skazany na pobyt w zakładzie psychiatrycznym. 10 stycznia 2010 roku Ulf Ulson powiesił się w zakładzie psychiatrycznym w Sundsvall. Tuż przed śmiercią opublikował list pożegnalny na swoim blogu, w którym podkreślał swoją niewinność. Odkrycie sprawcy zabójstw z 1980 roku pokazuje, jak ważne są wskazówki, które docierają na policję. Gdyby nie spostrzeżenia kobiety pracującej z Ulsonem, obawiam się, że sprawy do dziś pozostałyby niewyjaśnione. Brak jakiegokolwiek powiązania między sprawcą a ofiarami sprawił, że ani przez moment nie był on podejrzany o te okropne zbrodnie. Technika w tamtych czasach nie była również tak rozwinięta jak teraz, co również przyczyniło się do tak długiego śledztwa. Mimo, że sprawca został złapany,
nadal nie wiadomo, w jaki sposób doszło do wydarzeń z 1989 roku. Prawda została pochowana wraz ze sprawcą. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie komentarze i miłe słowa, które piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych. Standardowo zdjęcia ze sprawy znajdziecie na moim Instagramie. Do usłyszenia.